Lustro dla wszystkich zakochanych z kontaktem lub bez kontaktu. Dla wszystkich zakochanych, którzy mają kryzys lub nie mają kryzysu, także w zależności od Waszej, kochani, już sytuacji. Witam serdecznie, kochani Państwo, i życzę Wam oczywiście miłej zabawy przy kartach. Nie zapominajmy, że są to wróżby kolektywne, kochani, czyli dla ogółu, dla naszej grupy, a jest nas tutaj coraz więcej, ponieważ jest już prawie 5600 subskrybentów. Zapraszam Was do subskrypcji, jeśli jesteście tutaj nowi. Zostawcie mi subskrypcję i bądźcie z nami, dołączcie do naszej grupki, do naszego grona. Kochani, zasubskrybujcie, nakliknijcie na opcję subskrybuję i naciśnijcie dzwoneczek u samej góry, byście dostawali powiadomienia od YouTube'a o codziennych moich premierkach dla Was z wróżbami rozmaitymi na różne tematy. Kochani, oczywiście proszę Was, bądźcie aktywni na moim kanale. Nie oglądajcie tylko i nie wyłączajcie, tylko zostawcie mi łapkę w górę, czyli lajka, zostawcie mi komentarz, nawet smajlika jakiegoś. Cieszę się nawet, jak dostanę od Was smajlika lub serduszko lub kwiatuszka lub po prostu jedno słowo dziękuję albo jestem tutaj, słucham, cieszę się, że na przykład ta wróżba rezonuje z Wami. Kochani, pamiętajcie, bądźcie aktywni. Wymiana w dwie strony. Ja nakręcam filmy, Wy zaznaczcie swoją obecność w jakikolwiek sposób. Oczywiście wszystkich potrzebujących zapraszam na wróżby indywidualne, które robię przez WhatsApp lub Messengera. Napiszcie mi e-maila, jeśli potrzebujecie taką wróżbę osobistą. Ja wyślę Wam wszystkie warunki takich wróżb i termin, kiedy jest możliwy. I proszę Was, kochani, nawiążcie ze mną kontakt e-mailowy. Mój adres e-mailowy znajdziecie w filmiku, pod filmikiem, w komentarzach i na moim kanale. Także zapraszam serdecznie, kochani. Teraz zaczynamy lustro. Mam po dwóch stronach lustra karty Tarota i po środku karty Lenormanda. Zaraz wytłumaczę, w jaki sposób będę, kochani, interpretować. Więc po lewej mojej stronie jesteście Wy, czyli osoba pytająca. Po prawej mojej stronie tutaj jest Wasza osoba ukochana. Niezależnie od płci, czy to kobieta, czy mężczyzna, czy to związek kobiety z mężczyzną, mężczyzny z mężczyzną, kobiety z kobietą, nie gra to dla mnie tutaj przy tym rozstawie żadnej roli. Przypominam, jest to wróżba kolektywna, więc konstelacje Waszych relacji wiecie Wy, znacie Wy sami. I kochani, po prostu u mnie jest osoba pytająca, czyli Wy, lewa strona, i osoba ukochana, czyli Wasza partnerka, partner po stronie prawej. I w środku jest to, co Was łączy. To, co Was łączy w Waszych myślach, w uczuciach i w Waszych zamiarach. Jeszcze dolosuję, dociągnę, wybiorę karty i zaczynamy interpretację. Ok, dobrze, więc zaczynamy, kochani, od Waszych myśli. Wasze myśli to król mieczy, więc ten mężczyzna, który jest bardzo silnym mężczyzną, ale bardzo być może nieraz niedostępnym i oziębłym dla Was, ten mężczyzna być może spod znaku bliźniąt wagi lub wodnika, czyli żywiołu powietrza, ten właśnie mężczyzna lub o takich cechach charakteru, bardzo ostry w działaniu, w głowie, po prostu intelektualista, nie wiem, mentalnie myślący, bardzo analityczny, bardzo dobry dyskutant, bardzo
dobry mężczyzna w planowaniu. Ten mężczyzna jest tutaj w waszej głowie, w waszych myślach, tak? Mądry mężczyzna, tak jak powiedziałam, intelektualista, zamknięty w głowie, który wszystko musi sobie przemyśleć, poukładać, ale nieraz jest również zdystansowany. Ten mężczyzna jest tutaj w waszych myślach. Osoba ukochana myśli o nowej fazie swojego życia. Myśli bardzo optymistycznie i wszystkie jakieś sprawy, które być może nie były do tej pory najlepsze, zamyka, zostawia za sobą. Tą fazę zamyka i otwiera się na nowe. Myśli pozytywnie, optymistycznie. Chce tutaj wejść w zupełnie nową, lepszą fazę swojego życia. Myśli też o waszej relacji pozytywnie. Chce coś z wami być może jeszcze raz na nowo zacząć. Jakąś nową szansę tutaj widzi rozwoju. To, co was łączy na poziomie mentalnym, to jest powrót. Czyli chcecie do siebie powrócić. Niezależnie co się stało, jaki był kryzys, jaki był problem, jaki dylemat, chcecie do siebie powrócić. Chcecie wzmocnić, umocnić tą relację. Schodzimy teraz do serca. W sercu u was osoba pytająca, czyli wy, u was w sercu as kielichów. Poczuliście na nowo miłość, chcecie poczuć na nowo miłość, chcecie tą emocjonalność, romantyczność od nowa, chcecie dać tej relacji szansę. Widzicie tutaj nową szansę na piękne emocje, na romantyczność. Tęsknicie za miłością, chcecie, by nowy jakby wiatr tej miłości, tej lekkości, tej romantyczności pojawił się znowu w waszej relacji. U waszej osoby ukochanej to samo. Ta osoba chce być szczęśliwa. 10 pentakli, 10 monet. Chce być szczęśliwa z wami. Chce związku, chce szczęścia, chce rodziny, chce być może dzieci, chce stabilizacji w relacji, stabilizacji finansowej. Chce szczęścia. Myśli o relacji normalnej, długotrwałej, stabilnej z wami. Co was łączy na poziomie serca? Wow, słońce, kochani, jaka pozytywna, piękna, pełna gorąca, ciepła, pełna namiętności, żaru, pociągu też seksualnego, gorących uczuć, namiętności, pozytywnych myśli, pozytywnej energii, wibracji pięknej, to karta bardzo pozytywna dla waszej relacji. Tego oboje chcecie. Takiej pięknej, gorącej miłości oboje pragniecie. I oboje pozytywnie myślicie o tej relacji. Zamiary wasze, osoba pytająca, to chcecie, by znów powróciła lekkość, zabawność, frywolność, szczęście w tej relacji, seksualność, namiętność, pożądanie, ale również ta lekkość, tak, by te problemy czy jakieś kryzysy nie obciążały was już więcej, nie obciążały tej relacji. I tutaj chcecie na razie czekać na jakiś gest, na jakiś ruch ze strony waszej osoby ukochanej. Chcecie się skupić na sobie, na to, by być w harmonii, w balansie, by być tutaj silną i czekać na powrót tej osoby, waszej ukochanej. I nie walczcie, jeśli nie musicie, tylko czekajcie. Czekajcie w ciszy, w skupieniu. Wasza osoba ukochana, to co myśli, jest pełna nadziei. Pełna nadziei, że to się uda. Pełna nadziei, że jesteście sobie być może tutaj przeznaczeni. Być może, że jesteście bratnimi duszami. Być może, że wszystkie
jakieś tutaj dylematy, problemy, niesnaski, nieporozumienia, niejasności się wyklarują, wyjaśnią. Ta osoba ma ogromną nadzieję, że wszystko się dobrze ułoży. Tutaj ta karta gwiazdy to karta również ochrony tej relacji, że wszystko będzie dobrze. Ta osoba, wasza ukochana, ma tę ogromną wręcz nadzieję. Jeszcze jest tutaj jakaś blokada, tak? Jeszcze jest jakaś blokada, że ta osoba, wasza ukochana, myśli tutaj tylko i wyłącznie na poziomie mentalnym, na poziomie mózgu, co ma zrobić, kiedy ma wrócić, jak tutaj ulepszyć waszą relację. Na razie jeszcze odgania uczucia, emocjonalność, tak? Ale myśli analitycznie o powrocie. Co was łączy na poziomie waszych myśli, waszych zamiarów, przepraszam, zamiarów, waszych planów? Wieża. Coś wybuchnęło, coś się zburzyło, coś się zakończyło, coś runęło. Trzeba to odbudować od początku, cegiełka po cegiełce, czyli od zera. Jeśli wasza relacja się zaburzyła, zburzyła, zepsuła, runęła, to musicie ją wspólnymi siłami, wspólną pracą odbudować krok po kroku od nowa i przejść ogromną transformację w tej relacji. Oboje. Oboje powinniście coś zmienić. Zrozumieć być może swoje błędy stare i uczyć się na tych starych błędach. Budować coś lepiej. Czyli coś zmienić, tak? I tutaj te wszystkie niejasności, nieklarowności, problemy, chmury, tak? Nad waszą relacją powinny przejść. Powinno się rozjaśnić i znowu przyjść słońce. Dla waszej właśnie tej relacji. Czyli wszystkie niewyjaśnione jeszcze komplikacje, sprawy, problemy, które jeszcze tutaj wiszą, tak, nad tą relacją, powinny niedługo się wyjaśnić, przynajmniej jest taka nadzieja tutaj waszej osoby ukochanej. Słuchajcie, jeśli podsumuję, tutaj wasza osoba ukochana naprawdę pomimo tych blokad jeszcze, które jeszcze potrwają być może do 2 dni, myślę, maksymalnie. Ta osoba chce wrócić, chce nowej szansy, chce szczęścia, rodziny, stabilności. Ma nadzieję, że to wszystko jeszcze da się uratować i da się odbudować i że wszystkie niejasności się wyjaśnią. Wy również chcecie poczuć nową miłość i poczuć lekkość znowu w tej relacji. Czekajcie. Nie walczcie, jeśli nie musicie. Czekajcie, przeczekajcie tutaj te blokady waszej osoby ukochanej i nastąpi tutaj, myślę, właśnie to, czyli szczęście. Tego wam życzę i tą kartą chcę zakończyć to lustro. Niech się dzieje, niech się spełnia. Niech nastąpi właśnie ta piękna, słoneczna, gorąca, pozytywna energia między wami. Do usłyszenia już wkrótce.